Polski Ład ma postawić na nogi polską gospodarkę. Niestety w praktyce pomoże tylko niewielu, większości zaszkodzi, a w długiej perspektywie będzie po prostu dla Polski bardzo szkodliwy. O szczegółach w rozmowie z Jakubem Wozińskim. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim gościem pan redaktor Jakub Woziński, publicysta, znawca tematyki ekonomicznej. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o temacie, który dotyczy wszystkich Polaków, albo będzie wszystkich Polaków dotyczył. Jednych w sposób pozytywny, a innych w sposób negatywny i pewnie tych drugich będzie niestety większość. Chodzi oczywiście o Polski Ład, Nowy Ład, czy jakby tego nie nazwać, generalnie o te wielkie zmiany podatkowe, które szykuje nam rząd Mateusza Morawieckiego. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale zanim przejdziemy do początku naszej rozmowy, zachęcam Państwa do pobrania naszego najnowszego e-booka Władcy Nowego Świata. E-book, w którym opowiadamy Państwu o zakusach wielkich globalnych korporacji czy globalnych sił, które starają się wykorzystać pandemię koronawirusa do tego, żeby zbudować nowy porządek świata. Taki porządek, na którym to oni właśnie będą oczywiście dobrze mogli zarobić i zwiększyć jeszcze swoją władzę. Wszystko znacznie więcej w naszym e-booku Władcy Nowego Świata. Jak go można pobrać? Wszystkie informacje są rozpisane pod tym nagraniem. Gorąco do tego zachęcam. A przechodząc już do naszego tematu, Nowy Ład powoli nabiera jakichś takich bardziej twardych, nie powiedziałbym, ram, bo początkowo jednak został przedstawiony raczej jako pakiet jakichś wizji czy ogólnych oczekiwań, ale już teraz pewne konkrety są. Czy możemy już powiedzieć, kto na Nowym Ładzie straci, kto na nim zyska, jak się to będzie kształtować? Czy większość Polaków będzie mogła się cieszyć z tych zmian, jakie rząd zamierza wprowadzić? Czy jest to bardzo skomplikowane zagadnienie, bo rzeczywiście tutaj rząd forsuje tą narrację o 18 milionach Polaków, którzy zyskają na tych zmianach. Ale 18 milionów to nawet nie połowa wszystkich osób mieszkających w naszym kraju. Otóż to, jest tutaj w tym troszeczkę takiej żonglerki terminami, pojęciami, liczbami i to wszystko każe sądzić, że za tym wszystkim czai się troszeczkę bardziej skomplikowana rzeczywistość, bo to jest, Polski Ład stworzy tak naprawdę szereg różnego rodzaju rozwiązań, które mogą przynieść bardzo odmienne efekty dla poszczególnych grup, tak więc na pozór wydaje się, że rzeczywiście 18 milionów osób zyskuje. Pytanie właśnie o to, kto straci. To w takim razie zacznijmy może od tych dobrych stron, czyli kto zyska, komu będzie się żyło lepiej po Polskim Ładzie, jak to na dzisiaj można powiedzieć? No na pewno osobom, które mają troszeczkę niższe zarobki, emerytom, to rzeczywiście to podniesienie kwoty wolnej od podatku rzeczywiście przyniesie pewne wymierne efekty i to jest taka zmiana, na którą długo trzeba było czekać, bo mieliśmy tą kwotę rzeczywiście na zbyt niskim poziomie, to zdecydowanie to jest krok w dobrym kierunku, ale no bardzo szybko tutaj trzeba przejść do tych wszystkich elementów Polskiego Ładu, które mnożą różnego rodzaju wątpliwości, tak? Bo Polska nie składa się tylko z osób słabiej sytuowanych emerytów, mamy również klasę pracującą, klasę średnią, mamy również osoby prowadzące działalność gospodarczą, o tych jakby osobach mam wrażenie troszeczkę mniej się mówi w kontekście na tym, jak one wyjdą na tych wszystkich zmianach. O przedsiębiorcach mówi się raczej dosyć sporo, ale mam wrażenie w takim kontekście po prostu bardzo negatywnym, że no, będą te podatki wyższe, rzeczywiście przedsiębiorcy chyba się z tym muszą pogodzić. Czy tak jest w istocie? No tutaj Piotr Patkowski, czyli minister finansów, od dłuższego czasu forsuje taką narrację, że Polski Ład ma być taka śmierć polskiego neoliberalizmu, tak? Czyli uważa się w kręgach rządowych, że ta pazerna klasa tych osób, które wzbogaciły się na transformacji ustrojowej, musi wreszcie przejść do takiego, jakby pogodzić się z tym, że musi wreszcie podzielić się swoimi zyskami, swoimi dochodami z tymi gorzej sytuowanymi, słabiej zarabiającymi. I to jest taka narracja, która w tej chwili jest utrwalana i siłą rzeczy, jeżeli takie hasło się głosi, zapłacić za to wszystko muszą przede wszystkim przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy. I do pewnego momentu to rzeczywiście Polski Ład był naprawdę kolosalną podwyżką podatku, bo tak to trzeba wszystko nazywać. Mówiło się o podwyżce składki zdrowotnej, ale tak naprawdę jest to wprowadzenie nowego podatku zdrowotnego i chwała Bogu, parę dni temu rząd wreszcie wycofał się z tego rozwiązania, troszeczkę spuścił z tonu, ale no niestety uważam, że to jest w jakimś sensie uwłaczające troszeczkę dla
polskich przedsiębiorców, że tak długo musieli walczyć, tak długo musieli stawiać opór, aby rząd wreszcie rzeczywiście postanowił troszeczkę wyhamować i ostatecznie obniżyć ten podatek zdrowotny z poziomu 9% do 4,9%. Tak? A to tak czy inaczej mamy do czynienia z dosyć znaczącym wzrostem podatków, obciążeń. To wszystko będzie zależało od konkretnych wyliczeń. Trudno to w tej chwili, żebym to wszystko przedstawiał, bo to wszystko jest w dalszym ciągu oczywiście na etapie propozycji. Będą oczywiście tutaj różnego rodzaju wyliczenia, progi i tak dalej, więc to wszystko będzie ulegało pewnym modyfikacją, no niemniej jednak to w dalszym ciągu jest pewna zmiana niekorzystna dla małych przedsiębiorców. A gdy idzie o... Tym bardziej, że dochodzi dosyć dużo elementów, które skomplikują rozliczanie podatków. A gdy idzie o osoby, które zatrudnione są na etatach, na umowę o pracę, jak tutaj się ta sytuacja przedstawia? No tutaj przedstawione jest to wszystko w kategoriach takich, że to też ma być ostatecznie, klasa średnia ma zyskać, niemniej jednak tutaj pojawia się znowu element komplikacji prawa. Tutaj Ministerstwo Finansów uroczyło wszystkich takim bardzo ciekawym przelicznikiem, który przyjął formę takiego skomplikowanego ułamka. On swego czasu krążył po mediach społecznościowych, czyli był to jakiś, nazwijmy to, taki algorytm służący do obliczenia podstawy opodatkowania dla klasy średniej, tak? Czyli tak zwany algorytm klasy średniej, ale tego typu algorytmie wyznać się może tak naprawdę tylko i wyłącznie doradca podatkowy, księgowy, ale na pewno nie szeregowy obywatel, który jest zainteresowany przede wszystkim tym, żeby zajmować się swoimi sprawami. To nie jest zresztą jego sprawa, jego obowiązek, żeby wliczać tego typu skomplikowane algorytmy i to jest też niewątpliwie krok idący w złą stronę, że prawo jest tak bardzo komplikowane przy okazji wprowadzania Polskiego Ładu. Tutaj warto przypomnieć o tym, że na początku te wszystkie zmiany, te wszystkie propozycje miały taki rozmiar powiedzmy kilkudziesięciu stron, później to już przeszło wszystko do ponad 225, o ile pamiętam. W tej chwili to już jest prawie 700 stron, łącznie wszystkich propozycji spisanych w ramach pewnego pakietu ustaw, tak więc na pewno nie przysporzy to nam takiego komfortu w tym sensie, że znów na pewno wzrośnie zapotrzebowanie na korzystanie z pracy doradców podatkowych, którzy być może się właśnie cieszą, że takie zmiany następują. No to jest bardzo ciekawy wątek, bo ja przygotowując się do tej rozmowy, a raczej powinienem powiedzieć próbując się przygotować, przeczytałem ileś 10 artykułów na różnych portalach branżowych, ale tak naprawdę niewiele się dowiedziałem, bo większość z tych artykułów konkluduje tym, że nie wiadomo jak to do końca będzie, wszystko zależy od konkretnych wyliczeń, może tak, może inaczej, nic nie jest tutaj pewne, nic nie jest przejrzyste, straszny gąszcz jakichś propozycji, które nie do końca wiadomo jak będą funkcjonowały. Jak się ma w tym odnaleźć przeciętny Polak, który chce wiedzieć ile będzie zarabiał po Nowym Ładzie, ile straci, ile zyska, jak ma się w tym odnaleźć zwykły przedsiębiorca? Czy nie jest tak, jak pan powiedział rzeczywiście, że po prostu bez profesjonalnych doradców to się tutaj nic nie uda zrobić? No niestety taki jest właśnie urok prawa tworzonego właśnie pod obecnymi rządami, szczególnie mam tutaj na myśli obecne Ministerstwo Finansów kierowane przez Tadeusza Kościńskiego i jego zastępców, że oni, myślę, dosyć lubują się niestety w tego typu skomplikowanych wliczeniach, przepisach, mają takie troszeczkę podejście paternalistyczne wobec obywatela, że urzędnicy powinni zająć się tym wszystkim wyliczeniem, a obywatel tylko skupić się na pracy. I sprzyja to oczywiście bardzo władzy, tak, która ostatecznie tylko rzuca sloganami i mówi, że no, obywatelu, robimy dla ciebie dobrze, ale te rozwiązania są coraz mniej przejrzyste i myślę, że Polski Ład w jakimś sensie też przesycił opinię publiczną tym swoim właśnie skomplikowaniem, tak? Bo o ile wcześniejsze różnego rodzaju propozycje społeczne, socjalne, kierowane do obywateli, tutaj mówię o obozie dobrej zmiany, miały w sobie przynajmniej tą zaletę, że były jakąś taką propozycją bardzo przejrzystą, o tyle na tym etapie wszystko zostało już to niezwykle zagmatwane i tutaj niestety trzeba dodać, że bardzo niepokojące jest to, że tak wielka produkcja następuje prawa, następuje w tak krótkim czasie, tak, bo to praktycznie od wiosny nastąpiło już kilka różnego rodzaju modyfikacji, ta ilość aktów prawnych, tutaj ta objętość tych wszystkich propozycji rzeczywiście bardzo szybko przyrasta i taki pośpiech też z pewnością nie służy temu, żeby powstawało dobre prawo, bo rzeczywiście to może tylko ostatecznie jeszcze bardziej pogmatwać całą sytuację na niekorzyść obywatela.
Jedną z takich bardziej nośnych, ciekawych i dotyczących wielu Polaków zmian proponowanych w nowym, w Polskim Ładzie jest kwestia kredytów hipotecznych i ewentualnych państwowych gwarancji dla osób, które mają bardzo niskie ratingi kredytowe, można powiedzieć. Jak pan myśli, jak to wpłynie długoterminowo na polski rynek mieszkaniowy i na sytuację tych Polaków, którzy będą te kredyty zaciągali, korzystając z tych państwowych gwarancji? Czy to będzie rzecz pewna i stabilna, czy może raczej się okazać, że wiele osób zaciąga kredyt, których bynajmniej na jego spłatę nie za bardzo stać? No jestem tutaj bardzo z wielkimi rezerwami podchodzę do tej całej sytuacji, bo ewidentnym dla wszystkich jest to, że na rynku nieruchomości w tej chwili panuje bardzo, jest wielki boom, te ceny nieustannie rosną, w związku z tym próba jakiegoś interwencji na tym rynku i stworzenia takich szklarniowych warunków dla wąskiego grona beneficjentów, dla których dzisiaj nie jest, którzy nie są w stanie dzisiaj nabyć nieruchomości, jest swego rodzaju takim troszeczkę zadaniem, troszeczkę niemożliwym do wykonania w tych konkretnie warunkach, bo niestety te warunki na dzień dzisiejszy są takie, że ceny nieruchomości będą nieustannie rosły. Mamy taką sytuację, a nie inną. Świat znalazł się, mówię o światowej gospodarce, znalazł się w takiej sytuacji, że wobec wzrastającej nieustannej inflacji bardzo znaczna część środków została ulokowana właśnie przez duże podmioty finansowe, ale również przez obywateli ulokowana w branży nieruchomości. W związku z tym, jeżeli rząd tutaj próbuje stworzyć jakiś program, który będzie akceptowalny i bardzo atrakcyjny dzisiaj, to bardzo szybko może się okazać, że on już za jakiś czas będzie niestety bardzo mało pomocny i szczerze mówiąc bardzo wątpię w to, że tego typu programy mogą przynieść jakiekolwiek tutaj korzyści, a dodatkowo niestety rząd troszeczkę już w tym aspekcie, a nawet nie troszeczkę, tylko bardzo zawiódł, ponieważ od samego początku swoich rządów Dobra Zmiana też obiecywała, że będzie budowała na potęgę tanie mieszkania. No, stan liczebny tych tanich mieszkań dostępnych dla obywateli jest w tej chwili najlepszym komentarzem do tego, jakie rząd rzeczywiście ma zdolności sprawcze w tym zakresie. A Polska ma dzisiaj ogromne problemy demograficzne. Ubiegły rok był rekordowym rokiem, jeżeli idzie o ilość urodzonych dzieci. Niestety nie chodzi tu o pozytywne rekordy, ale o negatywne. Urodziło się w ubiegłym roku najmniej dzieci od II wojny światowej. To oczywiście także kwestia pandemicznych uwarunkowań, ale przecież wcześniej nie było wiele lepiej. Rodzi się Polaków dużo mniej niż umiera. Czy w Polskim Ładzie są jakieś zawarte rozwiązania, które mogą w dłuższej perspektywie tę sytuację, nie mówię, że zmienić, bo to oczywiście chodzi o podłoże kulturowe, ale przynajmniej poprawić, jakoś zagwarantować rodzinie lepsze możliwości budowania pewnej pewności finansowej. Jak to pan ocenia? No niestety tutaj Polski Ład oceniam niezwykle negatywnie w tym aspekcie. W zasadzie on w zasadzie przeciwdziała tak naprawdę temu, żeby Polska mogła się z tej zapaści demograficznej ponieść, bo jakby nie patrzeć, jest to pewien rodzaj program zwiększający jakby różnego rodzaju takie zabezpieczenia, nazwijmy to socjalne, tak, bo jeżeli rośnie na przykład składka zdrowotna, jest też mowa o tym, żeby mimo wszystko wzrosły przychody do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niestety wszystko powinno iść zupełnie w inną stronę. Tak, my jesteśmy już na takim etapie, że tak powiem, demograficznym, że powinniśmy szukać rozwiązań, które jak najbardziej sprzyjałyby temu, żeby tą poduszkę socjalną wycofywać, żeby jak najbardziej zachęcać do pracy, żeby jak najbardziej zmniejszać opodatkowanie pracy, żeby to wszystko, żeby praca znów stała się jak najbardziej atrakcyjna i żeby młodzi ludzie mieli też jak największy bodziec do tego, żeby pracować. I no niestety tutaj rząd całkowicie moim zdaniem ponosi porażkę w tym aspekcie, co również widać po tym, że w praktyce już od paru lat ta polityka demograficzna jest spychana gdzieś zupełnie na bok. Mówi się o tym czasami, że no, powinno się coś robić więcej, powołany został jakiś urząd pełnomocnika do spraw demografii, jakiś instytut na rzecz rodziny, nie pamiętam nawet dokładnie, jak on się w tej chwili nazywa, ale ich działania, tych wszystkich instytucji, tych pełnomocników są absolutnie iluzoryczne i tak naprawdę nie mają żadnego przełożenia na to, jak będzie wyglądała polska przyszłość. Tutaj nie ma praktycznie w Polskim Ładzie żadnych realnych zachęt dla rodzin do tego, żeby faktycznie się powiększały, żeby te rodziny rosły.
Jest to absolutnie kwestia nieobecna. My mamy nawet w tej chwili w rządzie, mamy Ministerstwo Klimatu, tak? Mamy Ministerstwo Klimatu, a nie mamy Ministerstwa Rodziny w takich czasach, gdy rozpoczęło się, i to o tym trzeba mówić coraz bardziej, rozpoczęło się szybkie wymieranie narodu polskiego. Tak więc to jest jedna z takich rzeczy, o których trzeba mówić, a które Polski Ład kompletnie sobie tutaj w ogóle nie odnosi się do tych wielkich problemów, tych naprawdę największych rzeczywistych. No tutaj jakieś jednak rozwiązania są proponowane. 12 tysięcy na drugie i kolejne dziecko dodatkowe, bonifikaty przy kredytach hipotecznych właśnie, więcej miejsc w żłobkach. No to takie slogany oczywiście, jakie słyszymy od lat, ale coś jest proponowane. Jak rozumiem, to pańskim zdaniem idzie po prostu nie w tę stronę, w którą iść powinno. No, żeby sfinansować te wszystkie programy, trzeba zwiększyć obciążenia podatkowe, trzeba zwiększyć składki. Ktoś musi ostatecznie za to zapłacić. Tak, te rzeczy nie zapłacą się same. Mamy coraz bardziej niekorzystnie wyglądający jakby stosunek osób pracujących do osób znajdujących się w wieku poprodukcyjnym. Tak więc jeżeli my w tej chwili budujemy sobie jakieś nowe zabezpieczenia, te poduszki socjalne, te transfery socjalne zwiększamy, jeżeli chcemy w ten sposób zachęcić, to niestety nie osiągniemy tutaj żadnego korzystnego efektu. Tutaj chociażby program 500+ powinien być już takim ostatecznym potwierdzeniem tej tezy, tak, że tego typu transfery naprawdę nie przekładają się ostatecznie na zwiększenie dzietności. Tak więc jeżeli mamy coraz mniej osób, które będą pracowały na te wszystkie zabezpieczenia, na te dopłaty do opiekunek i tak dalej, no to wszystko pokazuje jasno i wyraźnie, że to nie tędy droga, że trzeba zupełnie zerwać z tym wszystkim, co jest w tym momencie proponowane, że trzeba pójść zupełnie inną drogą. Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie kwestii opodatkowania rodzin, bo pojawiają się na przykład takie postulaty w ramach Nowego Ładu, że trzeba odebrać część pieniędzy osobom lepiej zarabiającym, czyli po prostu podnieść te podatki i dla osób na SAS-ach, i dla przedsiębiorców, którzy mają pieniędzy tam ponad jakąś granicę, ale może ja tego nie doczytałem, może tego nigdzie nie zobaczyłem w tym gąszczu proponowanych przepisów, jeżeli tak, to niech mnie pan skoryguje, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnego powiązania z tym, ile osób ktoś ma na utrzymaniu, bo jeżeli weźmiemy człowieka zarabiającego nawet kilkanaście tysięcy, ale samotnego, to jednak zupełnie inna sytuacja niż jeżeli ma siódemkę czy ósemkę dzieci i małżonkę na utrzymaniu. Czy jest tak w istocie, że nie ma tutaj żadnego powiązania w tym podnoszeniu podatków z tym, ile kto wychowuje dzieci? No absolutnie nie ma tutaj takiego powiązania. Myślę, że od tego chyba zaczęliśmy naszą rozmowę, że ostatecznie wszystko skupia się jakby twórcy Polskiego Ładu skupiają się nieustannie na tej wizji walki z neoliberałami, z bogatymi, z tymi, którzy powinni się podzielić. Nie dostrzegają, że poza tą walką tak naprawdę są wiele też inne, ważniejsze cele do zrealizowania, chociażby tutaj ta polityka prorodzinna, którą też bardzo łatwo idzie jakoś, którą idzie bardzo łatwo kształtować przy pomocy podatków. W ogóle ta logika, ta optyka Polskiego Ładu jest moim zdaniem chybiona od samego początku właśnie w tym, że skupia się właśnie nieustannie na tym antagonizmie. Poszkodowani przez transformację i ci, którzy stali się jej beneficjentami. Tutaj trzeba jeszcze dodać tylko kolejną grupę, bo o tym też tutaj nie wspomnieliśmy, że są też bardzo duże międzynarodowe podmioty zagraniczne, korporacje, które dopiero teraz, raptem parę dni temu, zostały w jakiś sposób delikatnie ukąszone tym podatkiem przychodowym wreszcie, który ma wynosić 0,4%. No lepsze to niż nic, jak było do tej pory, ale to też pokazuje, że w tych ogólnych założeniach twórcy Polskiego Ładu ucieka ta absolutnie fundamentalna, najważniejsza perspektywa. To, o czym pan wspomniał, to jedna rzecz, czyli właśnie brak takiego wybiegania ku przyszłości, jak ma wyglądać rzeczywiście polska gospodarka, skoro my się właśnie wyludniamy. Komu przyjdzie budować tą ostatnią przyszłość, o której mówi chociażby prezes Kaczyński, że mamy być tygrysem Europy do 2030 roku, dogonić mamy rzekomo za sprawą Polskiego Ładu średnią zarobków unijną. No komu przyjdzie to robić, skoro faktycznie jest nas coraz mniej, nie widać na horyzoncie, żeby to się jakoś miało zmienić. Myślę, że cały czas jakby gdzieś twórcy zafiksowali się na pewnym schemacie, starają się go realizować i są święcie przekonani, że dokonują rzeczy epokowej, tak przynajmniej wynika z wypowiedzi przedstawicieli ministra finansów, że oni dokonują właśnie historycznego przemodelowania gospodarki, wyrównania wielkich takich gospodarczych krzywd, ale kompletnie zapominają,
co mamy zrobić, czemu ma służyć w ogóle gospodarka, jak ma się rozwijać Polska, w którym kierunku w przyszłości. Czyli jak rozumiem, gdyby miał się pan pokusić o podsumowanie, w długiej perspektywie Polski Ład będzie tak naprawdę, nie wiem czy zabójczy, ale na pewno szkodliwy dla rozwoju polskiej gospodarki, dla rozwoju polskich rodzin. Jeżeli nawet komuś dzisiaj podniesie lekko stopę życiową, to jednak w dłuższej perspektywie po prostu Polsce zaszkodzi. Myślę, że tak. Zgodziłbym się tutaj. Myślę, że przede wszystkim też twórcom Polskiego Ładu idzie przede wszystkim o to, żeby w tym okresie, w tej chwili, powiedzmy, wychodzenia z pandemii, żeby troszeczkę zwiększyć popyt konsumpcyjny, żeby społeczeństwo miało więcej pieniędzy. Mówię tutaj o takich szeregowych, zwykłych konsumentach, ale to jest taki cel doraźny, a tutaj brakuje takiego szerszego spojrzenia i ostatecznie nie ma tutaj absolutnie żadnych, moim zdaniem, takich odważnych decyzji, odważnych kroków, które byłyby w stanie rzeczywiście Polskę wyrwać z tego marazmu, bo my niewątpliwie wbrew wszelkim danym takim makroekonomicznym mówiącym o tym, że my rzeczywiście w tej chwili nasz eksport się rozwija, a PKB rośnie, dzisiaj jesteśmy raczej moim zdaniem ze względu głównie na pewne takie duże ograniczenia w postaci demografii, czy też braku odpowiednich marek, które ciągnęłyby polską gospodarkę do przodu, jesteśmy raczej na krzywej opadającej, tak? Tak więc niestety opadającej w dół. Tego problemu zupełnie w Polskim Ładzie nie dostrzeżono i Polski Ład na pewno nie jest przełomem, który zapewni Polsce jakąś taką świetlaną przyszłość i naprawdę ciężko tutaj dostrzec jakikolwiek sposób, w jaki sposób mielibyśmy się stać rzeczywiście tym tygrysem Europy. Nie chciałbym być takim, by użyć popularnego określenia, prorokiem zagłady, ale czy dostrzega pan jakiekolwiek szanse na to, żeby polska gospodarka czy polskie państwowe myślenie o gospodarce mogło w najbliższych latach wejść na inne tory, czy tak są już uformowane wszystkie niemalże elity polityczne, że nie ma o czym mówić po prostu i nieuchronne jest raczej brnięcie ku tej katastrofie gospodarczej, demograficznej, która na dzisiaj nas czeka? Niestety czasami musi dopiero nastąpić upadek, żeby nastąpiło otrzeźwienie i ja obawiam się, że to idzie raczej w tym kierunku, że dopiero musi się zadziać coś niedobrego, coś złego, gdy wszyscy dopiero zaczną zauważać, tak, że malejąca liczba osób wchodząca na rynek pracy nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego utrzymania tego wzrostu gospodarczego, dopiero wtedy zacznie się to wszystko być może w niektórych głowach jakby dopiero klarować, że rzeczywiście zrobiliśmy duży, zły błąd i trzeba coś dopiero naprawić. Tak więc być może to potrzebne jest takie otrzeźwienie w postaci takich już bardzo, bardzo negatywnych rzeczy, które zaczną się dziać, bo do tej pory możemy być bardzo, bardzo zmyleni tymi wszystkimi wskaźnikami, które zdają się sugerować w dalszym ciągu, że wszystko idzie ku dobremu, płace rosną, a eksport jest na historycznie wysokim poziomie. No, jest to dosyć płytkie myślenie o gospodarce i niestety dopiero te brutalne fakty dopiero pewnego dnia, myślę, wyrwą wszystkich z takiego odrętwienia. Mam nadzieję przynajmniej. Oby to wyrwanie nastąpiło jak najszybciej, chociaż z tego, co pan mówi, nie wydaje się, żeby mogło rzeczywiście szybko nastąpić, ale cóż, będziemy sobie jakoś musieli w tej sytuacji radzić. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i na koniec raz jeszcze zachęcam do tego, żeby sięgnąć po nasz najnowszy e-book Władcy Nowego Świata, e-book, w którym mówi o zakusach różnych globalnych sił, korporacji, indywidualności rozmaitych także na budowę nowego porządku światowego, tak żeby wykorzystać koronawirusa do tego, by jeszcze bardziej ten globalny dyktat zaciskać. O tym wszystkim piszemy w naszym najnowszym e-booku. Jak go można pobrać? Wszystko rozpisane pod tym nagraniem. Raz jeszcze dziękując, kłaniam się szanowni państwo i z Panem Bogiem.